Witam Was tutaj, cześć, cześć, Zosz. Zapraszam Was na już 8 odcinek z Mniejsza z Tym, czyli newsy z Warszawy z ciągu ostatniego tygodnia i to, co będzie się działo w kolejnych tygodniach. No i tak, przejdźmy do naszej głównego części temu, czyli awarie windy na stacjach metra. Z tego, co widzimy, mamy dużo wind niedziałających. Już dawno tak nie było, ale to nie, i tak nie jest to, bo w weekend było aż 6 niedziałających, teraz tylko 5. Wiesz, jest to na Racławickiej, możemy tylko wymieniać, gdzie po kolei. Racławicka, winda południowy zachód, poziom minus 1,0. Plac Wilsona, winda południowy wschód, od strony ulicy Mickiewicza, poziom minus 1,0. Stokłosy, winda południowy, południowa, na peron, poziom minus 1, minus 2. Czyli na peron nie da się zjechać, czyli na Stokłosy nie da się wjechać na wózku inwalidzkim. Stacja Świętokrzyska M2, winda przy wejściu numer 4, poziom minus 1,0. Dworzec Gdański, winda na przystanek tramwajowy kierunek Wola, poziom minus 1,0. I na Wilanowskiej cały czas z powodu tam tych prac modernizacyjnych, winda południowy wschód, poziom 0, minus 1. Czyli dużo, ale tylko jedna, która faktycznie uniemożliwia wjazd na stację. I miejmy nadzieję, że to się nie będzie tak dużo, choć na Sławickich, wydaje mi się, że też jest tylko jedna winda na górę już samą. Ale dobra, mniejsza z tym, przejdźmy do kolejnej części. No tak, mówiłem o metrze i teraz chciałbym powiedzieć, że dalsza część to jest metro. To tak, po pierwsze jest konkurs z metra, o którym już mówiliśmy w osobnym materiale, na który możecie głosować na 6 nazw pociągów. Zapraszam serdecznie, jeżeli chcecie więcej wiedzieć, o czym są te nazwy i tak dalej, zapraszam do tego filmu. Link będzie w karcie i oczywiście w opisie. No i jak wygląda postęp prac tutaj naszych tarcz, no to oczywiście Maria, czyli po stronie wschodniej, czyli na Brudnie, już kopie dalej, nieźle, bo wydłużyła już 1345,5 metra z całkowitej kwoty 2908 metra. Kościnie po polsku nazwałem, ale mniejsza z tym. Sierpień to 2020, ona taki jest stan. No i oczywiście Anna cały czas siedzi na Konotowicza. I tutaj z tego, co mi się wydaje, to Maria jest takiej jednej trzeciej do zacisza. No tak bym to określił. Dalej na stacji, w sensie na odcinku zachodnim, czyli pomiędzy Kumelą Startową a Powstańcu Śląskich, Elżbieta już zaczęła pracę. Wywieciła dopóki co 31 metrów, ale już idzie. A Krystyna aktualnie jest przeciągana przez całą stację Powstańców Śląskich. Także tak to wygląda. Już niedługo będziemy połączenie pod całym skrzyżowaniem Przybyłowo-Ratusz. No i to właściwie tyle, byśmy mieli z metra. No i po tak długim czasie w końcu dało mi się to wsadzić gdzieś na początek. Mobilny POP, czyli punkt obsługi pasażerów, teraz będzie się znajdować na stacji metra Wilanowska i przystanek metro Kabaty przy Kiss and Ride od 17 do 19 sierpnia. No i tu gdzie dalej on będzie się znajdować, poczekajcie, może odświeżę stronę i zobaczę, czy coś będzie mi tutaj wyskoczy, bo to było chwilę temu. Tak, później będzie się znajdować na Rondzie Radosława, Galeria Północna i to dosyć długo będzie się tam znajdować i to bardzo długo, bo wszystkie najbliższe kolejne dni tam będzie się znajdować. Dalej mamy informację z ZTM-u, czyli nowy rok szkolny, a co to znaczy? To znaczy, że duża część naszych młodych uczniów dostanie swoją pierwszy bilet miesięczny, darmowy, z okazji tego, że idą do szkoły podstawowej. No i oczywiście trzeba zdjęcia wypełnić, pewne formularze i takie tam te różne rzeczy. Formularze skąd będą dojdą ze szkoły. Jeżeli się jest w Warszawie, dziecko chodzi w Warszawie, no to właściwie chyba z tego pamiętam, dostaje się to z automatu. Bilety pojawią się dopiero we wrześniu, w pierwszego dnia szkoły. No, nie wiem, jak to będzie teraz z tą całą kwalifikacją, ale miejmy nadzieję, że to nie będzie jakieś strasznie trudne. Dalej mamy odświeżamy infrastrukturę, tutaj chodzi ZTM-owi o te magiczne przystanki, wiecie, te słupki, które wyglądają, te totemy ZTM-u, nie wiem tu ilo, które właśnie wyglądają tutaj na naszych wszystkich przystankach tramwajowych na przykład i tak dalej, czy w drugiej strefie są tylko głównie takie totemy, no to one są teraz odświeżone, żeby wyglądały mniej więcej dokładnie w tym samym standardzie jak wszystkie pozostałe. W sensie one wyglądają i tak już bardzo podobnie, ale teraz po prostu na wszystkich będzie logo WTP z napisem druga strefa lub coś innego.
Także tak to się zmienia. Demontujemy wejście na stację metra Tyszel-Senau. Tutaj tylko krótka wzmianka na ten temat. Wejście od błękitnego wieżowca jest demontowane. Ono nie wygląda jakoś jak dla mnie na zapuszczone, chociaż w niektórych miejscach faktycznie coś odchodziło. I jest ono po prostu demontowane. Będzie demontowane właściwie już od 11 sierpnia do 7 listopada 2020 roku, czyli w tym roku. Było pierwotnie dane w takim kształcie, jak teraz wygląda, w 2001 roku, więc będzie remont. Jest potrzebny. Będzie dokładnie tak samo wyglądać, czyli całkowicie nic się tam nie zmieni i podczas tego remontu będzie spokojnie cały czas otwarte. Żeby nie było tak, że od tej głównej części nie będzie zamknięte. I jest to najczęstsze wejście do stacji metro Tyszel-Senau. Myślałem, że jedno z jakichś tramwajowych jest częstsze, ale jednak nie. No i przechodzimy dalej do prac stadowych w ulicy Jagiellońskiej i na ulicy Szwedzkiej. No i tutaj mamy ogólnie dosyć duże zmiany co do wszystkiego, co do autobusów, tramwajów. No wiadomo, jak są takie prace dosyć duże, bo tutaj jest na skrzyżowaniu ulicy Jagiellońskiej i Tatuszowej oraz całkowita budowa sieci cieplenia w ulicach Stalowej i Szwedzkiej, no to po prostu dużo zmienia tutaj na tej całej odcinku. To mamy etap 1, etap 2, etap 3, 4, 5, także tego będzie trochę dosyć dużo jak dla mnie działo. No i tutaj z tego co widzę, to jest do odwołania, będzie się aż tak ciągnąć. Nie ma podanej daty końcowej, ale zobaczymy jak to zacznie działać. Już te zmiany obowiązują. Dalej czasowa zmiana trasy linii 702, no to po prostu krótka zmiana, właściwie nie do taka krótka, do odwołania, jest trochę zmieniona na terenie miasta Otwocko celem obsługi centrum miasta, trochę się zmieniło. Także proszę bardzo, tu macie wygląd, tak ona wygląda. Wygląd tak wygląda. No i teraz duże zmiany tutaj na stacji Warszawa-Rembertów. Tutaj jak zawsze jest jakiś tam Rembertów, to remonty i tego typu rzeczy. No właściwie nie muszę wam tłumaczyć, pociągi nie jeżdżą, a jak jeżdżą, to bardzo rzadko i to jeszcze tylko przez krótki okres. Tutaj macie mniej więcej opisane jak to działa. Jest wzajemne honorowanie biletów KM i ZTM, czyli jeżeli macie KM-ki, to możecie jeździć niektórymi liniami na danym odcinku autobusami KM i SKM-kami. Autobusy też i tramwaje, także w niektórych miejscach możecie jeździć, a co do biletów ZTM, po prostu będą działać w biletach KM. Wszystkie dodaję z uwzględnieniem stref biletowych. Na odcinku Warszawa Zachodnia, Sulejówek, Miłosna, czyli w skrócie będą działać nawet bilety 20-minutowe. A skasowanie 20-minutowego biletu w KMC to jest rzadkość. Dalej mamy zamknięcie przejazdu kolejowego w Otwocku, czyli czasowa zmiana linii 722. Tutaj miało to się już odbyć, że będzie to już pozostawione tak jak to było wcześniej. Niestety wykonawca przedłużył tutaj całą tą pracę i jest to na późniejszy czas, czyli cały czas tak jak był utrzymany objazd, on jest cały czas utrzymany i nie wiadomo do kiedy. Autobusy dojadą do stacji w Otwocku, tu macie trzy linie 702, 722 i N72. One będą teraz dojeżdżać do stacji PKP Otwock, bo według nich tak będzie lepiej. Kolejną zmianą to jest zmiany w kursowaniu na linii Otwockiej i Siedleckiej dla linii S, KM-ki i KM-ki oczywiście, czyli S1, R7. Czy mnie to dotyczy? Nie wiem, tak czy siak to jest wzajemne oczywiście honorowanie biletów. Tu macie całą tą klauzurę, tu jest dużo tego napisanego. Linia Siedlecka, jest to wszystko podzielone na linię Otwocka, linia Siedlecka. Przeczytajcie to sobie, jeżeli chcecie, oczywiście link w opisie, jak zawsze takich stron jest podany. Przeczytajcie to sobie wszystko i ewentualnie zanalizujcie, czy to was dotyczy. Ja tego nie będę czytać, bo to jest zbyt dużo informacji. Zmiany na Pradze, no tutaj to jest ta sama sytuacja, mianowicie do odwołania będą wprowadzone zmiany w wykorzystywaniu autobusów obsługujących ulicę Szwedzką i Stalową, czyli tak, już mówiłem o tym, że tam tramwaje zmieniły swoje trasy. No i właśnie tu macie wypisane wszystkie autobusy, jak zmieniają, co się tu dzieje, ale nas głównie obchodzi to, co się dzieje w ostatnim odcinku, czyli od piątek, czyli poniedziałek, środa i od piątku do odwołania. No tam jest jeszcze parę takich drobnych zmian, ale poza tym tego to było oczywiście wiele, wiele więcej.
Mamy dalej Warszawa, a zgromadzenia publiczne to już wchodzimy na stronę UM. Tutaj UM się tłumaczy, że oni tak naprawdę tutaj nie zgłaszają, nie rozpatrują, czy takie zgromadzenia mogą się odbyć, tylko one są zapisywane i później policja wydostosowana i takie bzdury, CLG, macie to, możecie sobie wejść do UM-u i przeczytać tak naprawdę samemu nic właściwie ciekawego, czego byście mogli sami nie zobaczyć. Inwestycje w te ociągi to jest coś ciekawszego. No i tutaj mamy dokładną inwestycję, mianowicie w związku tutaj z ostatnio były problemy na Ursusie z wodociągami i tak dalej. Warszawa chce pójść śladem innych miast większych, aby nie było problemów nigdy z wodociągami, żeby nie było wody. Jest to po prostu, będą po prostu dwa źródła, skąd będą mogły dopłynąć woda i żeby nie było, że gdzieś wywali, to nie jest w stanie żadną inną drogą dopłynąć. Niestety jest to uzależnione z przebudową tam linii kolejowej, dzięki czemu nie muszę chyba tłumaczyć, dlaczego ma to związek jedno z drugim. Jak już mówiłem o tym na winnicy, że każda inwestycja duża po prostu ma całkowicie ten wszystko przekładanie pomiędzy sobą, ale czekamy, bo to się akurat przyda. A wiadomo, że w Warszawie przydałoby się, żeby zawsze była woda. No i ja u siebie mam jak mam. I kolejna najbardziej ekscytująca część, czyli tarcza antykryzysowa. Już blisko 930 milionów złotych zostało wypłaconych. Do tej pory wpłynęło 169 tysięcy wniosków. Trochę się już nie zwiększa. Rozpatrzyliśmy 165 tysięcy, czyli zostało im tylko 3 tysiące. Blisko 98%, co stanowi, rozpatrzyli maksymalnie 773 wnioski na dobę. To ewidentnie ich tempo zwolniło już teraz. I dochodzimy do ZDM-u, czyli do czegoś, co jest mimo wszystko ciekawsze niż UM. No i tu mamy ciekawostki, mianowicie na Wale Międzyszyńskim, jeżeli ktoś tam kiedykolwiek był i jechał dowodem po tej nie stronie od wału, tylko po tej drugiej stronie, na pewno pamiętam, że tam w niektórych miejscach było strasznie wąsko i to się zmieniło. Zostały poszerzone chodniki, dzięki czemu da się normalnie tam przejść w ludzkich warunkach z zachowaniem bezpiecznych dystansów społecznych. Ja, że tego nigdy się nie da zrobić. Ale tak czy siak macie tutaj zdjęcie, jak to wygląda. No i czas na Veturillo. Powinien to być materiał polityczny, ale wciągniemy to już tutaj, ponieważ to nie jest zbyt duża informacja. Jeżeli aktualny przetarg się nie powiedzie, a jeżeli coś takiego już twierdzą, to możliwe, że tak będzie, to będzie specjalne postępowanie i specjalny przetarg nad okres tymczasowy dla Veturillo na jeden rok, żeby nie było, że nic nie ma, w którym będą oczywiście inne stawki i będzie rower miał działać w ten sam sposób jak w tym roku, z tym, że nie będzie musiał być on ani większy, co jest, chociaż może być większy, ale nie musi. No i tam można oczywiście mniejsze rzeczy, które będą miały na okres przejściowy po prostu jednego roku, żeby przygotować się do wielkiego systemu, żeby tak nagle nie przychodzić do wielkiego Veturillo 2021, chociaż mogłoby się już pojawić. No i tutaj jest tylko drobna zmiana na ulicy Modlińskiej, to już jest nawet nieaktualne, ale chodzi mi bardziej o wiadukt na Modlińskiej, który był nad skrzyżowaniem z ulicą Płochocińską i chodzi mi o sam fakt, w sensie, że to było, bo tu już jest zakończona cała tego przybudowa, to było w weekend, chodzi mi bardziej o to, ile razy oni już remontowali ten wiadukt, czy oni nie potrafią go zrobić. Ja pamiętam, bo ja mieszkałem kiedyś na Białęce, że oni go zawsze remontowali co parę lat. To jest tak jak niektóre kamienice na Starym Mieście i niektóre kościoły na Starym Mieście lub w centrum. Co jest z nimi nie tak, że oni cały czas ją muszą remontować? A ten wiadukt to jest jeden z tych takich miejsc. Jedno z tych takich miejsc. Mówiłem jakiś czas temu o fotoradarach na Moście Poniatowskiego i aktualnie został ogłoszony na niego przetarg. Nie będę mówić opinii na ten temat, bo oczywiście już ją znacie. I przechodzimy do czegoś, co faktycznie jest mało zauważalne, jak patrzymy sobie, tak żyjemy normalnie w Warszawie, ale jeżeli popatrzymy tak z daleka i tak cofniemy się trochę wcześniej, to zauważymy, że faktycznie trochę w Warszawie się zmieniło. A mianowicie, nie mamy już takich zwykłych płytek ani kostek, jakie były kiedyś na chodnikach, teraz są takie wielkie płyty. Co jest wygodniejsze na rowerze na pewno, mniej się psują i wygląda trochę bardziej nowocześnie, chociaż to też jest taki powód do starości, ale one są ładne, odświeżone, w większości czyste. Dalej mamy ławki, które ewidentnie się zmieniły, to nie jest po prostu jakaś ławka walnięta gdzieś za krzakiem i stoi i nie powiem kto na niej siedzi, one są takie faktycznie już z jakimiś oparciami, ładnie to wygląda. No, jaśniejsze zebry tutaj, to co nam ZDM pokazuje, czyli to, że
na przejściach dla pieszych zazwyczaj już są oświetlenia, żeby nie było tak, że jest ciemne przejście dla pieszych, to nie? I większość jest nawet oświetlana LEDami i czasami nawet z paneli słonecznych, które są obok nich. Przystanek, który prowadziliście sam, to też jest dosyć nowość, jeszcze nie aż tak bardzo często, przynajmniej spotykana, albo niedawno nie było w Warszawie, co też jest prawdopodobne, bo parę tygodni faktycznie tam nie było. Ale tak czy siak, przystanki w Warszawie się zmieniły dosyć mocno. Po pierwsze mają ładne krawężniki przystankowe, o których mówiliśmy na winnicy, dzięki czemu to wygląda estetycznie bardzo. One to są specjalne takie wyprofilowane, ale co ważniejsze, są już ścieżki dla niewidomych, które prowadzą od początku chodnika, czy tam przejście dla pieszych, prosto na przystanek, co daje możliwość osobom niewidomym spokojnego dotarcia do tramwaju czy też autobusu. Czasami też jest na niektórych chodnikach nawet takie ścieżki, ale to jest już rzadkością i ja może nie jestem osobą niewidomą, ale ja się zastanawiam, jak można się połapać w tych wszystkich ścieżkach, bo tam nie ma nigdzie znaków. Ale dobrze, kiedyś będę musiał po prostu zainteresować się tym tematem i widzieć, jak to działa. Chodniki dla przechodni... Chodniki są teraz przy drogach, a nie takie to było kiedyś, że jakieś wąziutki na pół metra i ten się człowiek nawet nie zmieści. Teraz to są normalne, duże aleje po bokach. No i oczywiście samochody mają dla siebie miejsce na asfalcie, a nie na brzydkich, szerokich chodnikach, żeby tam się parkować. To nie tak jest. Nie wiem, czy pamiętacie, jeszcze kiedyś w Warszawie, dosyć nawet niedawno, było multum takich brzydkich, biało-czerwonych słupków. Wiecie, żeby nie parkować. Na szczęście, jak tutaj zgodem się chwali, są już one powoli likwidowane i stawiane czarno-żółte, takie z syrenką, z herbem Warszawy, słupki. Wyglądają, w sensie tak, ogólnie jak dla mnie patent ze słupkami takimi to jest kiepski. Łańcuchy są jeszcze gorsze. Już te ze szybami są całkiem przyjemne, takie jak na Białołęce są, na Tarchomin. Ale ogólnie idea słupków, mogliby to jakoś ładnie zrobić, a nie jakieś pachołki. Oczywiście to jest o wiele ładniejsze niż te biało-czerwone, które się tak rzucały w oczy, że aż się bolało, ale mogliby coś zrobić z tym. No i dalej tutaj to, czym się najbardziej z tego, co widzę, chwalą, to jest to, iż ludzie to nie krety, ani lemury. Czyli, że w końcu są robione przejścia naziemne, a nie tylko pod ziemią albo nadziemnymi kładkami. Nie trzeba cały czas gdzieś dygać do góry schodami albo w dół. W końcu zrobili w niektórych miejscach przejścia górą. Oczywiście nie tutaj chodzi o przejścia przy złotych trasach i różnych innych tego typu terenach. I to tyle z dzisiejszego materiału, bo trochę wyżej tych tu trzy, na pewno dobrze. Nie było pana Dominika, bo pan Dominik już na razie pojechał. Nie wiem, czy kiedyś się pojawi kolejny materiał z nim. Jeżeli ci się coś podobało, zostawcie w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne materiały, kliknijcie, subskrybujcie, nie dziwny dzwoneczek. No i tak wiem, tydzień temu mówiłem, że się pojawi z Jana Pawła, ale nie wyszło. Nie, teraz naprawdę, kolejny materiał to będzie Jana Pawła, bo już nie wiem jakich innych odcinków Cities wrzucić przed tym odcinkiem. Ale też miałem trochę bardzo napięty grafik. W końcu zacząłem robić mapy 3D swojej okolicy, a nie muszę wam powiedzieć, jak to bardzo wciąga. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!